komentarzu na dole koniecznie daj znać, który zawodnik uzyskany z SBC jest twoim ulubionym. W moim przypadku byłby to Atal, ale jestem bardzo ciekawy, jak to wygląda u ciebie. Tymczasem, siema, tutaj Koza, kanał Koza Sport, witam was w kolejnym odcinku Koza FC do chwały i muszę powiedzieć, że ten materiał miał wyglądać zdecydowanie inaczej. Miałem otworzyć paczki, miałem potem zrobić SBC, miałem pokazać wam mój nowy skład i to wszystko zrobiłem. I nie włączyłem nagrywania. Na szczęście PlayStation ma swój system nagrywania PS Share, w którym część tego mi się uratowała, ale ten materiał zaczyna się w dosyć urwanym momencie. Tak więc, żeby wprowadzić was odrobinę w fabułę, bo potem już wszystko dzieje się normalnie, na początku otworzyłem paczki, które dostawałem za Rodrigo. Jeszcze go nie skończyłem, jutro prawdopodobnie go będę miał i może już zaczniemy do Ulofeu. W paczkach nie było nic, najlepszy był Vertonghen, no i potem przeszedłem do robienia Alessandriniego. Z tego powodu, że zmieniam skład. Pozbywam się Sona, Lukasa oraz możliwe, że sam Maxima. Nie chcę wam tu nic spoilerować, a to wszystko dlatego, że pojawiła się naprawdę ciekawa opcja przebudowy. Nie jest to przebudowa związana z nadchodzącą ligą weekendową, z jednego prostego powodu. Ja w lidze weekendowej nie będę grał. Jest oczywiście stream charytatywny, na który was zapraszam. On trwa w weekend i doskonale wiem, że zwyczajnie nie dam rady i nie będę miał czasu, żeby zagrać ligę weekendową. Tak więc po prostu stwierdzam, że następne dni, a w zasadzie nadchodzący tydzień, poświęcę na to, żeby w Division Rivals wreszcie coś zrobić i do tego nowy skład absolutnie mi się przyda. Tak więc tyle słowem wstępu, bo zaraz zobaczycie całą resztę. Przepraszam, że tak wyszło, jest to moja wina. No nie włączyłem nagrywania, zdarza się raz na ileś dziesiąt czy nawet ileś set odcinków, więc mam nadzieję, że to wybaczycie, że mimo wszystko taki odcinek wam się spodoba, więc łapka w górę i subskrypcja. No i co? Dalej widzicie mnie, tylko już tak jakby... No wiecie, o co chodzi, no. Okej, okay, tak więc nasz skład jest już w zasadzie gotowy. Jeszcze tylko muszę zakupić Luisa Alberto, bo zakładam, że to musi być on. Tak jest, to raczej musi być Luis Alberto, tak jak było w formule. Nie decyduję się na wykorzystanie Sterlinga, bo to wymagało ode mnie użycie reszty zawodników, którzy sprawiali, że całe TSBC kosztowałoby mnie tak naprawdę, licząc cenę Sterlinga, więcej, więc jest to bez sensu, dlatego też skończymy sobie to robiąc na Serie A i mam nadzieję, że będzie fajnie, że będzie fajny ten Alessandrini. No na to naprawdę liczę, że to będzie zawodnik, który da mi radość. No i wiem, że stać mnie raczej będzie na duet, który będzie wyglądał bardzo dobrze, ale zanim ten duet, słuchajcie, na początku przywitajmy naszego nowego zawodnika. Piękne są te karty flashback, no naprawdę bardzo mi się podobają. I cieszy mnie bardzo to, że będę jedną z nich miał w swoim zespole. Alessandrini właśnie w tej wersji. Zobaczmy animację. Pierwsza karta flashback, jaką zrobiłem w tym roku. Oczywiście na Aguero się nie decyduję, bo troszkę nie widzę sensu. A jeśli chodzi o Alessandriniego, wiem, że ta karta naprawdę będzie topowa. No i wygląda znakomicie. Co nie zmienia faktu, że i tak będę chciał skończyć robić i Rodrigo, i będę chciał skończyć robić Deulofeu. No bo to nawet teraz moim zdaniem jest karta super, ponieważ po pierwsze dalej widzę sens, po drugie po prostu całkiem lubię te wezwania na karty. Alessandrini, no patrząc na niego, jest tak naprawdę kartą endgame'ową, bo oczywiście nie żeby grać nim w podstawowym składzie do końca gry, ale teraz jest genialny, z tym chyba się nikt nie będzie kłócił. No i na ławce rezerwowych do końca gry będzie gościem, który naprawdę będzie robił zamieszanie. Tak więc jestem zadowolony, że tę kartę mam. Ona będzie przez różne etapy gry nam towarzyszyła w różny sposób. No ale teraz, skoro nie ma Sona, skoro nie ma prawego skrzydłowego, no jest oczywiście Alessandrini, no ale... No to czas kupić napastnika. I tak jak mówiłem, czytam naprawdę... I tak jak wspominałem już wielokrotnie, czytam wasze komentarze i za każdym razem, kiedy mówiłem o napastniku, pojawiał się Martial, do którego ja nie wiem czemu nie mam przekonania, przez to, że nie wiem czy on pasuje dobrze do tej gry, ale z drugiej strony cały czas trzyma cenę jako karta oceniona na 84. Z trzeciej strony wielu z was mi go proponowało, z czwartej strony zawsze kiedy gram przeciwko niemu, to robi mi krzywdę. Tak więc czemu nie spróbować by Francuza u siebie w zespole? Zobaczymy z jakimi kosztami by się to wiązało. Niestety u mnie w tej formacji, w której będę chciał go wykorzystać, będzie wiązało się to z tym, że musimy go opuścić dosyć mocno na pozycji. Tak więc patrzę, czy jest jakiś na środku pomocy. Nie ma. A że jest jest z dobrym stylem gry, no to go kupimy. No bo zobaczcie na to. Teraz... To co prawda tu te plusy nie są dodane, no ale i strzały i podania będę miał wykręcone naprawdę przyzwoicie. No i poza nim brakuje nam jeszcze jednego zawodnika. Sam Maximem już się nagrałem, dlatego chętnie zmieniłbym go na kogoś innego. Usman Dembele? O, udało mi się go kupić. Nie na idealnej pozycji,
ale niech będzie. Tak więc muszę przyznać, że naprawdę tym składem mam ochotę grać i ja żałuję, że tej ligi weekendowej grać nie będę. Oczywiście Sissoko powinien dostać ode mnie cień, z którym grał i radził sobie bardzo dobrze, ale tamtego sprzedałem, no bo ten jest niewymienny. To też jest karta, która myślę, że zostanie ze mną na długo. No i teraz pytanie, jaki styl gry dać Alessandriniemu? Ja jestem fanem tego, żeby ci moi skrzydłowi byli jak najszybsi, więc nie ukrywam, że chętnie dałbym mu coś, co by jeszcze ten, to jego tempo wykręcało. Niech to będzie jastrząb, no wydaje się on być idealny dla takiego zawodnika, który mógłby być troszkę silniejszy. Więc razem z tym stylem gry Alessandrini w tym momencie ma 98 przyspieszenia, 96 szybkości biegu, wykończenie na poziomie 86. No przyzwoicie, moim zdaniem naprawdę przyzwoicie. No to co, nie pozostaje nam nic innego jak cały ten składzik przetestować w Division Rivals. No i zobaczymy, jak sobie ta nasza jedenastka radzi. No a test będzie naprawdę solidny. Co prawda w ogóle jakby po nic gram te Division Rivals. To jest smutne, bo już zagrałem maksymalną liczbę spotkań, więc nie ma sensu, żebym grał. Ale Sandrini, no podoba mi się już ten rajd z krzydełkiem. Zejdźmy sobie teraz w ten sposób do... Oj, nie zdążyłem, moja wina. Nie jego w dribblingu, tylko ja źle to rozegrałem. Spróbujmy wrzucić piłę na Kunde w ten sposób, ale no po którejś z aktualizacji, tak jak mówiłem, nie mam pojęcia, jak wykonywać już rzuty rożne. Tak jak miałem niezłą skuteczność, jeszcze za czasów Klostermana w podstawowej 11, tak teraz niestety, no nie wiem, jak to się robi. A teraz ładnie Molet, ale on ma Van Dijka, więc nie ma co się pchać tak na siłę. Chociaż ruszył się teraz fatalnie, spróbujmy sobie jeszcze wjechać w ten sposób. Martial! Powiem szczerze, ładny, fajny, debiutancki gol. No i błąd mojego rywala w obronie. Tam zachował się tak, jak ja się zachowuję w obronie, czyli źle. O, Martial po raz kolejny. Spróbujmy się zatrzymać i zrobić fake shota. Gra oczywiście złapała mi to jako strzał. No okej, okay, ale była kolejna akcja Martiala, gdzie zachował się naprawdę bardzo przyzwoicie. Teraz Molet do Alessandriniego, ten jeszcze zgrywa. Molet nie ma co wjeżdżać nim samemu. Mam wrażenie, że coś mi nie sczytuje trików w ogóle, bo teraz stanął Dembele po prostu. Ale okej, okay, jesteśmy w kolejnej akcji. Dembele zawrócił. Co jest z tymi trikami, no? Dobra, ale teraz zatrzymamy się. Dembele, spokojnie, do Moleta. Molet do prawej nóżki, Molet uderza, zablokowany. Martial, zawracamy do Alessandriniego. Alessandrini, puśćmy sobie to jeszcze raz, tak jak ostatnio, ale to było złe rozwiązanie. Teraz Alessandrini, dobra, kropnij sobie, chłopie, ale no nie tak to miało wyglądać. Zagrajmy to teoretycznie na krótko, ale teraz jest miejsce dla Kunde, ale ta wrzutka jakaś taka... No, najlepszy rzut rożny, jaki miałem od długiego czasu, jeśli chodzi o bezpośrednie rozwiązanie. Timo Werner w polu karnym Niemiec będzie naprawdę groźny. Serio? Mój obrońca nie wyciągnął nogi w FIFA 21 do bloku? Znaczy ja się źle zachowałem, ale nadal liczyłem na jakąś drobną pomoc ze strony moich zawodników, a tutaj no niezbyt. Oj, dla Dembele teraz ułożyła się naprawdę bardzo fajnie ta akcja. Tylko trochę nie mam gdzie grać, więc spokojnie teraz Dembele. Do prawej nogi, Martial nie wykorzystał tego. Ajajaj, szkoda, no naprawdę, wiele akcji sobie już stworzyłem takich, po których powinienem zdobyć bramkę. A nie jestem w stanie tego zrobić, teraz beznadziejnie ten rzut rożny rozwiązałem. No szukam tych różnych rozwiązań, no bo sami rozumiecie, że no kurczę, głupio, jak coś działało, a teraz nie działa. Kunde, zaryzykowałem nim, ale jak widać się opłaciło, bo jesteśmy cały czas przy piłce. Teraz Sissoko, podłączmy go do tej akcji. Molet, przyjmij sobie tę piłkę. Molet, spokojnie teraz. No to nie była klepka roku. Alessandrini, nie. To jest pierwszy raz, kiedy w tej 76 minucie coś się wydarzyło w drugiej połowie. Jest to tak nudny mecz. Zmieniłem formację na 4-1-2-1-2. Będę tylko musiał zmieniać, żeby w tym wariancie tak się ten skład obracał, ale już skoro tak wyszło w tym meczu, to pojawi się Atal na boisku. Ajajajajaj, no tak nudna była ta pierwsza połowa i wreszcie wyszła jakaś piłka do Alessandriniego. Boże, mój jezdo, prawie usnąłem. Martial, Molet! Ajajajajaj, no prawie się udało to, co chciałem, bo rywal w ogóle jakby nie myślał, że z tamtej strony spróbuje zaatakować. No szkoda tylko, że nie byliśmy w stanie... że nie byłem w stanie dobrze tej akcji wykończyć. Teraz z takim opóźnieniem zareagowało mi to podanie. No, że nic dziwnego, że rywal to przejął. Atal.
No, tylko... Oj, Alessandrini, tam ma mnóstwo przestrzeni. No ale czemu? No przełącz mnie na tego Seedorfa, Grono, jaki to jest sens? O mój Boże, dobra, ale jest jeszcze Molet. Molet klasycznie w pole karne, ale prosto w bramkarza i nie ma gola. No nie, no bez jaj, no bez jaj. Molet do Marsjala, Marsjal! No nie. Atal ładnie w tym polu karnym. Za daleko sobie tą piłkę puściłem, za daleko. Jeszcze Atal go tam męczy, będzie rzut rożny. Ale nie wydaje mi się, żebym z tego fragmentu gry był w stanie coś zrobić. Dobra, spróbujmy rzucić to w ten sposób, a nuż się uda Gomezem. No ten miał piłkę na wysokości piszczeli, skakał do głowy. No nie było to najlepsze rozwiązanie. No powinienem ten mecz wygrać, powinienem ten mecz wygrać absolutnie, ale niestety tak się nie dzieje i tylko remisujemy go 1-1. Skład rywala był dobry, no ale naprawdę powinienem to wygrać, no. Ale i tak muszę przyznać, że w tym meczu grało mi się naprawdę przyzwoicie, tak więc bez jakiegoś ogromnego żalu żegnam tych dwóch panów, których widzieliście przed chwilą na liście transferowej. No żałuję strasznie, że nie udało się w tym spotkaniu strzelić więcej bramek. No Martial zaliczył swoją pierwszą, swoją pierwszą zdobycz. No jeśli chodzi o tego Dembele, ja cały czas nie jestem do niego przekonany, bo z jednej strony ta karta wygląda super i gra się nią fajnie, z drugiej strony zawsze mi przy nim czegoś brakuje, ale no w tym momencie nie stać mnie na lepsze rozwiązanie na lewe skrzydło, tak więc w tym momencie muszę być z niego zadowolony. Tak naprawdę największe braki w tej drużynie są na lewej stronie defensywy, no gdzie przydałby się ktoś lepszy za tego Hernandesa, ale no Kamara nie wygląda jakoś mega. Dlatego też nie wiem, jak tę lewą stronę wzmocnić, bo Kunde nie chce się pozbywać oczywiście i tak samo Moleta. No dobra, tak więc meczek mamy za nami, no to może czas zrobić jedną wymianę, no i zapolować na jeszcze karty, które dostępne są w paczkach, bo wydaje mi się, że są, tak więc zobaczmy kogo tutaj, co możemy tutaj zrobić. Rozbudowa 81 plus podwójna wydaje się być tutaj najciekawsza, no bo z Black Friday mamy jeszcze 8-2 do wyboru. No i dobra, możemy spróbować to zrobić. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie wiem, jaka jest formuła szczerze na 81 skład, jak to powinno wyglądać, więc po prostu wrzucam sobie tych zawodników jak wlezie. Jest 80, grania nam troszkę brakuje, ale wydaje mi się, że jesteśmy w miarę szybko w stanie to zrobić. Najmniej chętnie tego Tomy Lemara bym tam oddawał, przyznam szczerze. Więc tutaj z nim musimy coś, chociaż jest 70 grania, więc nic tu tak naprawdę nie jestem w stanie, w żaden sposób nie jestem w stanie go uratować. Ta rozbudowa jest absolutnie bezsensowna, znaczy ja ją zrobię, ale obiektywnie 70 grania, 81 ceny ogólnej, to naprawdę nie są dobre warunki. Tak więc zrobię to, poświęcę nawet Umtiti'ego, który jest warty z 2000, ale raz zrobimy, słuchajcie, raz kozie śmierć, więc może akurat to jest pick, który okaże się, że warto było zrobić, że dostaniemy tutaj Mundiego na lewą obronę, to by było coś. 82 do wyboru i... No już mamy odpowiedź, że nie było warto. Ale oczywiście jest jeszcze jedno Black Friday'owe SBC, które zdaje się być zdecydowanie bardziej opłacalne. Nie chodzi mi tutaj o Depaya, tylko chodziło mi tu o rozbudowę 81+. No i tu zdaje się, że naprawdę zdecydowanie bardziej warto jest to zrobić, ponieważ potrzebujemy rzadkich zawodników złotych tu 11. Pójdę na to, zrobię to. Raz jeszcze dam się nabrać, a nuż nam się uda, naprawdę. Powiem szczerze, ja potrzebuję dobrego trafu w paczce, bo tak dawno nie było tego szczęścia, tak dawno nie poczułem tej radości z tego, że trafiliśmy coś takiego naprawdę, wiecie, fajnego. Tak więc mamy to zrobione, no i mam nadzieję, że te karty, że ta karta, którą trafimy, że to będzie to, że to będzie coś dobrego, słuchajcie. 8-1 plus dwóch zawodników złotych świecących. No dalej, jej, zróbcie to dla mnie, no. Są banery, to jest inform nawet, z Turcji, napastnik z Lille. No okej, 81 ceny ogólnej, mam nadzieję, że ja go nie mam, bo coś mi po głowie chodzi, że ja mogę go mieć. Nie mówcie, że... Okej, przynajmniej wymienny. Tak więc na koniec tego odcinka szczęście się do mnie uśmiechnęło, szkoda, że ja się nie uśmiechnąłem do swojej nagrywarki, żeby ją włączyć, ale mam nadzieję, że mimo wszystko taki materiał wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału po więcej materiałów. No i co? To by było na tyle, to był Koza, kanał Koza Sport, na razie, piona!